PC, laptop. Co jest lepsze w 2022? Zatem, moi drodzy, zapraszam bardzo, ale to bardzo gorąco do rywalizacji laptopowo-pecetowej. W lewym narożniku znalazł się produkt Acera serii Nitro 5, napędzany 6-rdzeniowym i 12-wątkowym Ryzenem 5 5600H, 16-gigabajtową pamięcią Dual Channel o zegarze 3200 MHz i najszybszym układem graficznym w swojej cenie, 100W RTX-em 3070. Cały zamknięta jest w obudowie z tworzywa sztucznego z dodatkiem 144Hz matrycy czy 1TB nośnika NVMe. A po drugiej stronie PC bez LEDów, jego cena to prawie równe 5500 zł. Z dodatkiem 24-calowego monitora będzie on Was kosztował tyle, co laptop Acera. Co w nim drzemie? 6-rdzeniowy procesor Intel Core i5 11400F, doskonale przez Was znany. 16-gigabajtowa pamięć Crucial'a zegarem 3200 MHz, Radeon RX 6600 produkcji XFX, 1TB Samsung 980, a trzy pozostałe komponenty nie przybyły długiej drogi z magazynu do sklepu. To sprzęt SPC, obudowa Ventum, chłodzenie Fera 5 i zasilacz Vero M1. Tak oto wygląda ten stonowany blaszak. Swoją drogą, w trakcie realizacji materiału doszło do kryzysu na rynku krypto i spowodował on obniżki cen kart graficznych. I dlatego też w cenie RX 6600 od teraz możecie znaleźć wydajniejszego RTX 3060. Pytanie tylko, jak długo to potrwa? W dobie niesłychanie drogich kart graficznych zakup laptopa gamingowego wydaje się być rozsądnym posunięciem. Sami zobaczcie, w tej samej cenie co desktop otrzymujecie również 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor NOI RTX 3070, który powinien bez problemu poradzić sobie z RX 6600. Można wręcz przyjąć za pewnik, że osiągi laptopów nie były tak blisko PC-tom jak teraz. Czy tak samo będzie w testach? Przekonajcie się. Na pierwszy ogień pójdą programy użytkowe. Zaskoczeniem może być to, jak blisko i5 jest mobilny Ryzen 5 5600H. W operacjach trwających kilka minut jego strata zazwyczaj sięga kilkunastu sekund. Niestraszne są mu rendery, jak i enkodowanie H265. Problem stanowi za to kompresja, a to przez fakt, że wykorzystuje ona bardzo mocno podsystem pamięci procesora, a ten w laptopach kuleje, ale zdążę jeszcze o tym powiedzieć więcej. Testy w grach mają swoją historię, a wnioski, jakie z nich płyną, są niezwykle interesujące. Zapraszam po szczegóły. Rozpocznę trochę przewrotnie, od wyników, w których jedna lub druga jednostka wypadła dużo lepiej od drugiej. Na początek Total War Warhammer 2, gra, która jest wybitnie procesorolubna, a na domiar tego lubi się z szybkimi modułami RAM-u. Dochodzi tu do deklasacji laptopa, gdyż ten jest wolniejszy od peceta o ponad 30%. Kolejny przykład stanowi Watch Dogs Legion. Lokalizacja procesorowa i co? Połączenie Ryzena 5 5600H i RTX 3070 zawodzi na całej linii. Ledwo wyciągamy średnią 60 klatek, ale spadki dają o sobie znać jeszcze mocniej. W percentylu to ledwo 46 klatencji versus 57 peceta. Podobny wydźwięk przynosi test w odświeżonym Crysisie z numerem 3. Tu również lokalizacja czysto procesorowa uwypukla duże różnice między pecetem a laptopem. Czy są zatem miejsca i gry, w których laptop pokazuje swoje kły? Owszem, na przykład w Control, w którym RX 6600 ma wyraźne problemy z obsługą alokowanej pamięci VRAM-ie. Ten pojedynek kończy się wyraźnym zwycięstwem mobilnej 3070. Zaskoczenie przynosi również konfrontacja w Cyberpunku. Tu dwa, co prawda nieznaczne zwycięstwa, zapisujemy po stronie laptopa. Tak patrząc na wykresy z wszystkich testowanych gier, można jednak przyjąć, że laptop w roku 2022 jest godnym rywalem dla podobnie wycenianego peceta. Podsumowanie sumaryczne nie pozostawia jednak wątpliwości, które z urządzeń wygrywa tę rywalizację, przynajmniej pod kątem osiągów. To pecet z przewagą nieco ponad 10%.
Laptop gamingowy to synonim słów gorący i głośny. Coś w tym jest, choć faktycznie te lepsze konstrukcje laptopów poradziły sobie w miarę z temperaturami, tak w przypadku hałasu, jest on daleki od ideału. W przypadku rywalizacji z PC-tem mówimy o deklasacji laptopa, szczególnie pod kątem obciążenia, co za chwilę sami usłyszycie. Niski pobór energii to domena urządzeń mobilnych. W przypadku peceta trzeba liczyć się z wyższymi rachunkami za prąd. Swoje oczywiście bierze 14-nanometrowa jednostka i5. Gdyby tu siedział Ryzen, może rywalizacja stałaby się bardziej wyrównana. A zatem, co przemawia za laptopem? Rok 2022 niewiele zmienia w postrzeganiu rywalizacji pecetowo-laptopowej. Laptop cały czas oferowany jest osobom mobilnym, czyli takim, które chcą przemieszczać się między pracą, domem, a wypoczynkiem, na którym też od czasu do czasu chcą coś zrobić z tym sprzętem. Wyeksportować, wyrenderować, a nawet pograć. Jak najbardziej taki laptop to umożliwi, co zresztą widzieliście na wielu przykładach testowych. Natomiast jeśli chodzi o zakup, jednak osiągi równe w każdym z tytułów, no to PC tutaj ma się dużo lepiej, ale także pod innymi wieloma względami. Dlaczego PC? Bo PC zawsze będzie tańszy, nawet w obliczu tak horrendalnych cen na rynku kart graficznych. RX 6600 okazuje się lepszym wyborem od, uwaga, mobilnego RTX 3070, co prawda ze 100W TGP, ale jednak jest to RTX 3070 w mobilnej odsłonie, przegrywający z RX 6600. Bo granie na PC-cie będzie dużo bardziej komfortowe i nie mam na myśli tylko dołączenia zewnętrznej klawiatury, ale także lepsze temperatury, lepszą kulturę pracy w odniesieniu do hałasu emitowanego przez oba porównywane urządzenia, czy wreszcie działanie na większej przekątnej matrycy. To wszystko powoduje, że bez wątpienia dla mnie praca na desktopie jest dużo bardziej komfortowa, nie mówiąc już o samej rozgrywce w grach komputerowych. Mijają 2, 3, 4 lata, a ta wydajność laptopa nie jest już taka przekonująca. Ale co zrobić z tym fantem? Zupgrade'ować? Ale w jaki sposób? Przecież upgrade laptopa jest prawie niemożliwy lub bardzo utrudniony. No właśnie, w przypadku desktopowców nie ma takich problemów, a poza tym konserwacja sprzętu jest dużo łatwiejsza niż w przypadku laptopa. Wymiana pasty termoprzewodzącej, nie każdy sobie z tym poradzi. Umówmy się. To tyle, jeśli chodzi o te ogólniki rywalizacji pecetowo-laptopowej. Myślę, że każdy mniej więcej spodziewał się takich rezultatów i to pokazuje, że te podstawy rywalizacji pecetowo-laptopowej niewiele się zmieniły na przestrzeni ostatnich kilku lat. Cały czas PC, oczywiście dobrze skonfigurowany, będzie cichszy, chłodniejszy, będzie także pozwalał na dalszą rozbudowę, a i jego wydajność nawet przy tak wysokich cenach kart jest wyższa. Ale dla bardziej zaawansowanych, dla osób, które oglądają materiał od A do Z, mam niespodziankę. Otóż pomówimy sobie o pamięci cache i całym podsystemie pamięci. Nie ma wątpliwości, że laptopy obecnej generacji najwięcej tracą na, po pierwsze, ramie, a po drugie na obciętym cache. W przypadku Ryzena 5 5600H mamy do dyspozycji 16 MB pamięci cache trzeciego poziomu. W przypadku Ryzena 5600X tej pamięci już są 32 MB, co oczywiście przekłada się na wyższą wydajność w grach komputerowych. Poza tym w połączeniu z dosyć kulejącym RAM-em 3200 MHz CL22 utrzymujemy obraz nie do końca dobrych osiągów w grach komputerowych i spowolnienia tym samym RTX 3070, czego świadkami byliśmy chociażby w Total War czy w Watch Dogs Legion. Ta wydajność nie była tak dobra jak i piątki 11400F, chociaż absolutnie nie mówię, że procesor laptopowy ma przedstawiać takie osiągi, ale na to mogą naprowadzić nas testy w programach użytkowych, w których z kolei Ryzen był bardzo blisko i piątki, czy to w renderingu, czy to w operacjach enkodowania, ta strata była niewielka. Troszeczkę jakby tą nutę wątpliwości zasiał test w kompresji, w 7-Zipie i
który oczywiście bazuje na mocnej wydajności podsystemu pamięci. Także wiele mogłoby się zmienić w kontekście wydajności procesora, jeżeli faktycznie połączylibyśmy taką jednostkę z lepszym RAM-em. I sama jednostka oczywiście dysponowałaby większym cache, ale oczywiście na przeszkodzie stoją kontrolery pamięci, na przeszkodzie stoją rozmiary takiego układu i można o to prosić, a myślę, że jeszcze trochę czasu upłynie, zanim otrzymamy naprawdę mocne jednostki mobilne, porównywalne z desktopowymi, a być może nigdy taki się nie doczekamy. To tyle, jeśli chodzi o te podsumowanie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję, trzymajcie się, mówił Lipton. A, no i dodałem 1% FT.